Zosia, mała aktualizacja. Ile to mamy kasiery w kasie? Pokaż. Ohoho. Dzień dobry. Cześć. Jesteśmy dzisiaj w lesie. Przyszliśmy na borówki, a tak naprawdę to na jagódki. I będziemy zbierać. Zaraz wam pokażemy, jak zbieramy jagódki. Jurek już poszedł sprawdzić, czy są. Dziewczyny też za nim poszły. Ja biorę swoje grabki i idę ze Szymkiem. Szymon już idzie. O, tam jest Ba! Nie rzucaj teraz, ok? Papa! Papa, idziesz? Będziesz zbierał jagódki? Tak, na pewno się wybrudzimy na jagodach. Idziemy, dziewczyny. Już idę do was. Macie już jakieś jagody? I jak? Dobra, słodka? Fajny lasek. Chodź, Szymon. Chodź, chodź. Chodź do nas. Masz kamyczki, tak? Chodź tutaj. Jest gorąco. Dzisiaj jest gorąco. Ty weźmiesz Szymona? To tutaj jest ścieżka. Trzeba w tą ścieżkę wejść. O. Oho. Kto to się wywalił? Pomalutku wstajemy. Hops. I idziemy. Hania, pokaż grabki, jakie masz. Będziesz zbierać dzisiaj takimi grabkami? Nie, mama. Mama? Może ty też poćwiczysz trochę. I idziemy na jagody. Na jagody. Dobra. Pierwsze zbiory już są. Dzieciaczki, jecie sobie? Tak. Popatrzcie, jaka borówka. Mamy odrobinę cienia. Tak. I sobie leżymy, odpoczywamy. Czekamy, aż coś tata nazbiera. I odpoczywamy. Jesteśmy już tutaj pół godziny. Nasza relacja jest jaka? Odpoczywamy, a... A ręce mamy już bardzo ładne. Fioletowe. Pokaż, Hanie. Bardzo ładne, fioletowe. Dziewczyny bardzo ładnie zbierają. Dużo już nazbierały. Tak. I do brzuszków, i do wiaderka. Tak. Chodźcie, zobaczycie, ile jest wiaderko. O, w wiaderku jest bardzo dużo. Teraz odpoczywamy, bo Szymon ma przerwę śniadaniową. Musi sobie pojeść. No, a zaraz idziemy na wieżę widokową. Tak, i pójdziemy na wieżę widokową. Jest super fajnie. A tata dzielnie tam zbiera te jagody. No. W takim słońcu. Mamy dzisiaj 30 stopni. A tata zbiera mimo wszystko. Bardzo jest dzisiaj gorąco. Pokaż, papa. Jak się czujesz? Dobrze się czujesz, czy nie? Czujemy się. Trochę słabo. Borówkowo. Trochę słabo, bo Szymon cały czas tych jadł i jadł. Znaczy pił i pił. A już jest taki czyścioszek. Cały fioletowy. No ciuszki. Właśnie, to są nasze jańce. Niestety nasze ciuchy się nie dopiorą już z tych jagódek. Będziemy musieli już je wykorzystać tylko do jagódek. Tak, tak, Szymon. O nie. Daj, papa. Mama, pijemy dalej. Zmieniliśmy miejscówkę. Teraz jesteśmy w całkiem innym miejscu, ale było ciężko iść, prawda? Czyny. Nie było. Nie było? O ja. Trochę I co? Jemy sobie papryczkę, tak? Papryczkę. Nie ma to jak papryka. I pomalutku zbieramy. Ja już tutaj, o. Nazbierałam troszeczkę. Podczas gdy dzieciaczki jedzą sobie.
Teraz słonko mniej grzeje, to jest fajniej. Tak? Fajnie jest? Jest jeszcze jak... Cicho. Cicho i spokojnie. Na krzaczkach są buróweczki. Takie ładne. O, tutaj jest buróweczka. Można sobie je wziąć albo wyjąć. Można sobie jeść, do rączki zbierać. I am. Wiesz, na niektóre trzeba patrzeć. Potem się ma fajne zęby. I mamy papkę. Lisy też wpadują. Będziemy później musieli. Mam pierwsze grabki jagódek. Nazbierałam. A rączki mam takie. Bardzo fajne. Kwaskiem cytrynowym później trzeba będzie je myć. A dzieciaki bawią się patykami, kamykami, borówkami. Chyba wszystkim, co jest na łące. I robią sobie jakieś domki, schrony przed deszczem, przed wiatrem i przed słońcem. I idziemy na wieżę. O, jak fajnie. W cieniu. Będą widoczki. Jakie widoczki? Tego nikt nie wie. Nazbieraliśmy 30 litrów jagód. Teraz tata już z Szymonem poszli do samochodu, a my idziemy na wieżę widokową. I nagle dziewczyny mają bardzo dużo siły, żeby wskrabać się na sam szczyt tej wieży. Ale kto nie lubi takich widoczków? Idziemy. Już jesteśmy na końcu. No i co? Co robicie? Robimy stempelki. Stempelki. Pokaż, no. Tak się to wbija. Już masz jedną? Wow. Dobra, jeszcze jedną. Spróbuj na tym, może jest mocniejszy. Wciśnij. O, dobra. Taką właśnie mamy ścieżkę już z wieży widokowej. Fajnie i sucho. Pełno cierni. Wąziutka dróżka, ale bardzo przyjemna. Dziewczyny już tam. Nie boją się niczego. Jeszcze trochę w dół. Ostro. To co, wróciliśmy z góry, no nie? Tak jest. Wróciliśmy, jesteśmy w samochodzie. No tylko tyle udało się nazbierać. Apetyt był na więcej. No co, 30 litrów to całkiem nieźle. Nie, będzie więcej, więcej niż będzie niż 30 litrów. Ale apetyt był. Przebraniu. Apetyt był na więcej znacznie, więc. Ząbki czyste. No. Na jeść to się najedliśmy. Nadźwigać też i w zasadzie widzimy się na ryneczku pewnie. Dzień dobry, z samego rana. No już nie takie całkiem same rano, bo już po 8:00, ale jesteśmy na ryneczku. My z Szymonem jeszcze nie, na razie siedzimy w aucie. Ale dziewczyny z tatą już sprzedają.
Za chwilę z Szymusiem pokażemy wam, jak wygląda ich stoisko, jak sprzedają. A tak wygląda stoisko nasze. Dzień dobry. Dzień dobry, zawiesz mnie gdzieś. Coś ja pokażę, że mamy kasiury w kasie. Tyle, bardzo dużo. No, już mamy bardzo dużo, ohoho. Zaraz się nam będzie wysypywać, co? Mhm. To co, fajnie się sprzedaje? Mhm. Dziewczyny, miały się sprzedawać borówki. A co to się dzieje? No dobra, bawcie się, tylko uważajcie na siebie. Ryba jest. Co, my to karmimy gołębie teraz? Tak. Jeden gołąb, nasze borówki? No, chcę sobie kupić. Chcę sobie kupić? Zosia, mała aktualizacja. Ile to mamy kasiury w kasie, pokaż. Ohoho. Takie grube jakieś pieniądze, co? No jak się nam tyle borówki? Nie, bo to. Nikt nie kupuje? Ale ktoś kupił czy nie? No. Ale kto kupił? Nie. Jakiś pan kupił? Dzień dobry.